Sami, witam Was bardzo serdecznie na kanale DDOB. Zgodnie z Waszymi prośbami dzisiaj mam filmik dotyczący optycznego odchudzenia nóg. Oczywiście pamiętajcie, że to są tylko optyczne triki, a aby mieć chudsze uda, łydki, nogi, należy trochę poćwiczyć i popracować. Ale jak już kiedyś mówiłam, chyba w jednym z moich pierwszych filmików, dążenie do swojej idealnej, wymarzonej sylwetki oczywiście zajmuje trochę czasu, więc w międzyczasie możemy się wspomóc właśnie tymi trikami. Zacznijmy od butów. Myślę, że nie jest to żadną tajemnicą, a raczej przypomnieniem, że obcasy wysmuklają nie tylko nogi, ale też całą sylwetkę. Czy postawicie na te malutkie, czy nieco większe, pamiętajcie, aby wybierać takie, które są nieco masywniejsze. Nie będą aż tak kontrastowały z większymi nogami. Wręcz przeciwnie, one zrównoważą ich wielkość i dzięki temu optycznie będzie się wydawało, że Wasze uda, nogi, łydki są nieco chudsze. Kolejny trik już znalazł się w jednym z moich filmików, a mianowicie tym dotyczącym optycznego wydłużania nóg. Niektóre z trików, które właśnie są w tamtym filmiku, nadają się również do tego, ale nie chcę się powtarzać, więc jeżeli jeszcze tamtego nie widzieliście, to koniecznie zajrzyjcie, abyście nie mieli problemów ze znalezieniem właśnie moich poprzednich trików modowych. Specjalnie stworzyliśmy taką playlistę, w której możecie znaleźć wszystkie moje filmy, także koniecznie tam zajrzyjcie, ale teraz już nie będę tutaj przedłużać. Wybierajcie rajstop i buty w tym samym kolorze. Nie tylko wysmuklą nogi, ale też je wydłużą. Tutaj też na przykład chodzi o wybieranie spodni i butów w tym samym kolorze i tak dalej, i tak dalej. Kolejną częścią garderoby, którą polecam Wam wypróbować, są spodnie z ciemniejszym pasem z boku. Ja już trochę takich par widziałam w sklepach, nie tylko stacjonarnych, ale też internetowych, także polecam Wam zerknąć. A te spodnie właśnie dzięki temu, że mają ten ciemniejszy pas z boku, powodują, że wydaje się, że Wasze nogi są tak troszeczkę mniejsze. Unikajcie też ciężkich, grubych materiałów na dolnej części garderoby. Raczej postawcie na te delikatne, zwiewne, lżejsze. One właśnie nadadzą Waszym nogom takiej lekkości, smukłości i na pewno ich nie obciążą, co te pierwsze materiały by zrobiły. Jeżeli chodzi o sukienki i spódnice, stawiajcie na te rozkloszowane. Pamiętajcie, że w tym wypadku im szerszy ciuch, tym szczuplejsze wydają się być Wasze nogi. Raczej zrezygnujcie z wszelkich spódnic, sukienek ołówkowych czy też mini. One nie będą na Was dobrze wyglądać, raczej postawcie właśnie na coś troszeczkę szerszego. Unikajcie też spodni czy shortów w stylu mega obcisłych rurek. One tylko uwydatnią Wasze mankamenty. A zamiast tego spróbujcie postawić na nieco luźniejsze spodnie, na przykład z rozszerzanymi nogawkami, typu jak spodnie w kant. Masywniejsze uda zatuszują wszelkiego rodzaju płaszcze, żakiety, marynarki, kardigany. Najlepiej takie o długości do kolan. Dodatkowo pamiętajcie też o podkreśleniu talii poprzez na przykład użycie paska. Jest jeszcze jedna część garderoby, która całkiem fajnie może zatuszować właśnie masywniejsze uda, a jest to na przykład tunika. Tuniki można nosić na wiele sposobów, podobnie jak wszystkie części garderoby, które wcześniej już wymieniłam. I słuchajcie, jeżeli chodzi o moje triki dotyczące wyszczuplania nóg, to tyle na dzisiaj. Tak jak już wspomniałam wcześniej, nie chcę mówić o trikach, o których już mówiłam kiedyś, także koniecznie zajrzyjcie na moją playlistę i zostawcie kciuka w górę, jeżeli filmik Wam się podobał i jeżeli są jeszcze jakieś triki, które chcielibyście zobaczyć, to też dajcie mi znać w komentarzu. Ja się z Wami widzę już niedługo, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, pa!